dzisiejszym programie strażackie świętowanie i nowe nabytki komunikacji miejskiej. Strażacy jak zawsze uroczyście obchodzili swoje święto. Tradycyjne uroczystości rozpoczęli od mszy w płockiej katedrze, którą odprawił biskup Piotr Libera. Później strażackie pododdziały i poczty sztandarowe przemaszerowały pod ratusz. Tu nowo przyjęci strażacy złożyli uroczyste ślubowanie. Ich bardziej doświadczeni koledzy i druhowie ochotnicy otrzymali medale, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znaczenie. Odznaczenie odebrał też prezydent Andrzej Nowakowski, którego minister spraw wewnętrznych i administracji wyróżnił za działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Na Starym Rynku stanęły nowe błyszczące wozy strażackie. Kluczyki do jednego z nich przekazał mundurowym prezydent, bo miasto ufundowało jego zakup. Poza tym płocki samorząd wspiera budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej w lewobrzeżnej części Płocka. Jestem przekonany, że za rok rzeczywiście spotkamy się, ale jestem przekonany, że nie na tym rynku, ale panie komendancie, spotkamy się w JRG 2 na Radziwiu, bo tam wspólnymi staraniami rośnie strażnica. Wielkimi krokami zbliżają się wybory do rad mieszkańców osiedli. Odbędą się 21 maja i potrwają od godziny 7 do 19. Został nam tydzień, aby zdecydować, na kogo oddamy swój głos, czyli kto będzie naszym łącznikiem z Radą Miasta i prezydentem, kto będzie reprezentował interesy naszej sąsiedzkiej wspólnoty. Wybór jest spory. Zależnie od osiedla, o mandat radnego ubiega się od kilkunastu do kilkudziesięciu chętnych. Listy kandydatów znajdują się w obwieszczeniach wyborczych oraz w internecie. Można głosować tylko na osiedlu, na którym jest się zameldowanym i tylko na kandydatów tam zarejestrowanych. Głos można oddać na nie więcej niż 15 osób. Udział w głosowaniu weźmie każdy, kto jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej i kto w dniu głosowania skończył co najmniej 18 lat. Komunikacja miejska kontynuuje odnawianie taboru. Za ponad 2 miliony złotych kupiła dwa nowoczesne Solarisy. Ten o numerze bocznym 750 spotkaliśmy na zajezdni, tuż przed wyruszeniem na płockie ulice. Jego brat bliźniak z numerem 751 był już w trasie. Oba pojazdy to 12-metrowi przedstawiciele najnowszej, czwartej generacji Solarisów. Wyposażone zostały w monitoring, klimatyzację, system informacji dźwiękowej wewnętrznej i zewnętrznej, biletomat. Autobusy są niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózku oraz osób niepełnosprawnych. Siedzenia przeznaczone dla nich oznaczone są piktogramem. Nowe pojazdy są przyjazne dla środowiska. Ich silniki spełniają wymogi normy Euro 6, która ogranicza emisję cząstek stałych i tlenków azotu. O szczególną uwagę prosimy właścicieli psów. Do 31 maja mamy czas na wniesienie opłaty za swojego pupila. Wynosi ona 30 zł rocznie za jednego czworonoga. Za każdego następnego zapłacimy połowę tej kwoty, czyli 15 zł. Z opłat za psa można być zwolnionym, na przykład gdy adoptowało się psa z płockiego schroniska. Szczegółowy katalog osób uprawnionych do ulgi znajdziemy na stronie miasta. Opłatę możemy wnieść w kasach Urzędu Miasta Płocka, w ratuszu, przy Alei Piłsudskiego i przy ulicy Miodowej, albo zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu. Korzystając z okazji, apelujemy do właścicieli psów. Nie twórzcie pulminowych, sprzątajcie po swoich pupilach. Wdepnięcie w psią kupę do przyjemności nie należy. Możecie oszczędzić innym tych atrakcji, wyrzucając psią kupę do kosza.